bo tutaj wam zadałem. Ale też w międzyczasie widziałem, że na czacie było bardzo dużo pytań, dlaczego dzisiaj nie o piłce, tylko o kolarstwie, więc ja chciałem powiedzieć, że Staszek... To ja ci chciałem zapytać, jak Remco Evenepoel miał przygodę piłkarską, zaczynał od piłki nożnej. Tak. I dzisiaj też chciałeś coś piłkarskiego przekazać, Staszek. Proszę. Tak, tak. Gdy tylko tutaj się pojawiła informacja, że pojawię się w tym programie, no dostałem mnóstwo wiadomości. Gdzieś w przygotowaniach do sezonu też czasami biorę udział w jakichś piłkarskich imprezach. Serio? Na przykład w futbolice gram tak bardziej amatorsko i z zachowaniem ostrożności, żeby gdzieś nie nabawić się kontuzji, ale też klub, który powstał rok temu, w zasadzie Madziar Nieporęt, tutaj w naszej miejscowości. No właśnie, nie ma żadnego Węgra, nie ma żadnego Węgra, natomiast chłopacy zaczęli w B-klasie, w pierwszym sezonie wygrali tą B-klasę w Cugrach, teraz grają w A-klasie. Chyba nawet z zespołem gdzieś sponsorowanym przez Weszło FM, także gdzieś tam rywalizacja jest i tutaj chciałbym ich pozdrowić i myślę, że gdzieś właśnie w tych przygotowaniach do kolejnego sezonu gdzieś będę chciał poprawić swoją może ogólno, mój ogólny rozwój fizyczny i właśnie z nimi gdzieś potrenować. A ty to mi wyglądasz na skrzydłowego w tym naszym nieporęckim klubie.